Przyjaciele, ja teraz chcę ten temat pociągnąć jeszcze głębiej. Chcę mówić o pokucie, o pamiętaniu i nawróceniu. Pokuta, o pamiętaniu i nawróceniu. I teraz tak. Pokażę wam te słowa, jakby te zwroty, zarówno opisane w Nowym Testamencie, jak i w Starym Testamencie. I chcę, żebyście zobaczyli absolutną jedność tego zjawiska. Nowy Testament używa dwóch słów na określenie pokuty, opamiętania czy nawrócenia, bo tak naprawdę te rzeczy są zamiennie stosowane. Możemy o nich sobie tam w różnych sytuacjach różnie je sobie zamieniać. Mamy tutaj dwa słowa. Pokuta jest w Grece określana jako epistrafo i jako metaneo. I to są dwa ze sobą ściśle związane słowa. Epistrafo oznacza zawrócić wokoło. Jest też często stosowane, żeby określić dojście do czegoś. Lub też określa się go jako obrócenie kogoś wokół. Dzieci greckie, kiedy się bawiły, to używały słowa epistrafo, kiedy obracały w zabawie kogoś do siebie odwrotnie. Epistrafo, bo to słowo oznacza odwrócenie w zupełnie innym kierunku. To nie jest odwrócenie na bok gdzieś, tylko to jest zawsze odwrócenie w innym kierunku. Stoisz tak i w Grecji, kiedy mówię epistrafo, to jest tak. I nie ma inaczej. Nie ma tak. Nie ma tak. To jest epistrafo. To jest w drugą stronę. Lub też, tak jak powiedziałem na początku, epistrafo mówiło, że ty jakby zawracasz z jakiejś drogi, często robiąc koło. Ale zawracasz. Szedłeś gdzieś i zorientowałeś się, że ta droga to nie jest droga, która prowadzi do obranego przez ciebie celu i ty zawracasz. Często to jest większy łuk zrobiony, ale jest to zawrócenie. Czyli te epistrafo, to do dzisiaj używane słowo jest w Grece. I drugie słowo, metaneo, oznacza poddać się zmianie myślenia w obrębie myśli i uczuć. To jest ciekawe. Te metaneo to nie dotyczyło tylko słowo metaneo oznaczało, że kiedy następowała ta zmiana myślenia, to tam też w konsekwencji tego następowała zmiana uczuć. Dzisiaj często wielu ludzi nie rozumie tego, że zmieniając myślenie, zmienią im się uczucia też. Często myślą, że uczucia się nie zmienią, a ja mówię, ale samo sformułowanie metaneo, które jest używane w Nowym Testamencie na nawrócenie, czy na pokutę, ono daje nam absolutne zabezpieczenie tego, że nam się emocje też zmienią. To się nie trzeba bać tego. Zmieniając myślenie, zmienią się emocje. Walcząc z emocjami, aby je zmienić, do niczego nie dojdziemy. Do niczego. To się nie dochodzi. Zmiana nie polega na tym, że zmieniamy coś w emocjach. To ty w ogóle zapomnij o tym, że to się emocje coś zmienia. One się zmieniają w wyniku, a nie w bezpośrednim działaniu. W ogóle wiecie, że nie można emocji zmienić. Taki mózg, zmienimy emocje teraz sobie. Bzdura jest. Że było coś dla mnie niefajne, teraz fajne się stało. Na przykład ludzie myślą, że coś takiego się dzieje, że jak grzech był przyjemny, bo są grzechy u swoich podstaw przyjemne i nieprzyjemne. Są dwa rodzaje grzechów. Te przyjemne to są trudniejsze do pozbycia się. To trudniej jest wyjść z przyjemnych grzechów. No nieprzyjemny grzech to my chętnie porzucamy. No ale przyjemny to jest przyjemny. I teraz, jeżeli my na przykład mamy coś na poziomie emocji, coś, co się dzieje bardzo w naszych emocjach pozytywnego w związku z grzechem, to my myślimy, że to tak ciężko będzie nam ten grzech rzucić. A ja zawsze mówię do ludzi, kiedy ty zmienisz myślenie, to te emocje z czasem się zmienią. Ja na przykład wychodziłem z grzechów różnych
I to w ogóle nie oznaczało, że od razu moje emocje nie chciały tego grzechu. One chciały tego grzechu. Normalne ciągnęło mnie do grzechu. Chciałem grzeszyć normalnie. Bo to przyjemne rzeczy mnie ciągnęło, no po prostu, nie? I ja próbowałem walczyć z tymi emocjami, to jest wielki błąd. To jest wielki błąd, walka z emocjami, bo to, na tym można życie sobie w ogóle spędzić. Ale zmiana myślenia. I tutaj mamy metaneo, czyli poddać się zmianie myślenia. Ciekawe słowo poddać się, więc tak naprawdę jest tutaj jakiś czynnik zewnętrzny, który nas tutaj stymuluje do tego. W tym wypadku są prawdy Boże. Czyli my nie zmieniamy naszego myślenia jakkolwiek, tylko zmieniamy na jakieś. Czyli Bóg nie mówi do ciebie, zmień myślenie i cię zostawia z tym, tylko on mówi, zmień myślenie na takie, które ja tobie tu pokazuję. Stąd poprzedni temat. Czyli są konkretne prawdy Boże i on przychodzi do ciebie i mówi, zmień myślenie na takie, jak jest moje. O. I ty teraz taką rzecz masz bardzo uproszczoną. Metaneo to również oznacza zmienić zdanie lub cel. To nie jest tylko zmiana toków myślowych, która jest taka dosyć szeroka, bo to jest bardzo szerokie takie zmienić myślenie, prawda? To takie wow. Ale tutaj metaneo też się zawęża do zmiany zdania i tutaj już mamy plejadę różnych zdań. Mam zdanie w tej dziedzinie takie, a Bóg ma inne. Czyli teraz co robię? Co to znaczy, że ja się nawracam? Że zmieniam to zdanie konkretne na zdanie Boga. To zdanie na zdanie Boga. Rozumiecie? W ten sposób. Metaneo oznacza też zmienić zasady i praktykę tych zasad. Praktykowanie tych zasad. Czyli metaneo okazuje się, to jest mega praktyczna sprawa. Bo ludzie mówią, że ja nawróciłem się, tak? I wiesz, co ja mogę powiedzieć do człowieka? Pokaż mi swoje nawrócenie. Rozumiecie? To jest bardzo ważna rzecz. Pokaż mi. Pokaż mi. I teraz człowiek, jak jeżeli prawdziwie się nawrócił, a jednak jeszcze w różnych dziedzinach nie sięgnął pewnych rzeczy, to na pewno to, co zrobi, to przyjdzie do ciebie i on do ciebie powie, wiesz co, ja jeszcze nie umiem, tak, ale już wiem, że jest to złe. Jeszcze nie umiem się tego pozbyć. I tutaj w ogóle wchodzimy na inną przestrzeń. Ale ja już wiem, że to jest złe. Jak ja się nawróciłem, to ja wiedziałem, ja nie umiałem jeszcze sięgnąć po różne rzeczy na sposób pozytywny, ale ja wiedziałem, że one są złe. Wiedziałem. I już mi nikt tego nie był w stanie powiedzieć, że one są w porządku. A więc metaneo to też oznacza zreformować. Czyli tutaj widzimy, że w słowie metaneo jest ten czynnik czasowy. Czyli to jest bardzo szerokie słowo. To słowo, ono jest związane z totalną przemianą, tak? Wewnętrznego człowieka w środku. Zmianą na poziomie umysłu, na poziomie uczuć, na poziomie zdania, na poziomie poglądów różnych. Ja na przykład uważałem, ponieważ ja byłem skinheadem, miałem taki w swoim życiu epizod faszystowski. Opatrywałem się w faszystowskich w ogóle znakach, Hitler tu na swastydze wytatuowany, w ogóle wiecie. Byłem w Legii Cudzoziemskiej. W tej Legii Cudzoziemskiej w ogóle też w ogóle od razu tatuaż, który też faszystowski na klatce piersiowej, strzelca wyborowego, bo to typowe faszystowskie w ogóle takie symbole. Cały w tym w ogóle. I teraz ja nienawidziłem Żydów. Ja nienawidziłem Murzynów. Ja w ogóle dla mnie, rozumiecie, to po prostu nie do przejścia. Teraz ja się nawracam do Boga. Żyda. Koniec. Ja się dowiaduję, że mój Bóg to Żyd. I rozumiesz, o co chodzi? Co teraz w ogóle, wiecie, co się dzieje w faszystowskim umyśle? Faszystowski umysł, nie? Umysł, który poniża inne nacje. Umysł, który poniża inne rasy. Ja uważam, że inne rasy to są rasy gorsze. Jesteśmy rasą panów. Rozumiesz, o co chodzi? I ja zaczynam co? Pokutować. Zmieniać myślenie.
Zmieniasz myślenie. Zmieniasz myślenie. Pomagam sobie w tym. Czasami ludziom o tym opowiadam, jak sobie pomagałem w tym. Tak? Poszedłem do synagogi. Kupiłem sobie różne gadżety żydowskie. Publicznie chodziłem w jarmułce po ulicach. Z napisem Armii Izrael. Rozumiecie? Publicznie ogłaszałem na ulicach, że Jezus jest Żydem i kocham Żydów. Nie? Zmieniałem myślenie. Rozbijałem warowy. Dlaczego? Bo miałem już informację jasną, tak? Że moje poglądy to złe poglądy. Tak? To nie było, że ja broniłem swoich poglądów. Absolutnie. A więc widzimy epistrafo, czyli zawrócenie, i metaneo, czyli zmianę myślenia, zmianę poglądów, zmianę zdania. To jest pokuta. W pokucie te rzeczy są fundamentem. Pokuta opiera się na epistrafo i metaneo. Na tym się opiera pokuta. Pokuta się, zauważcie, nie opiera się na żalu jakimś. Nie wiem, czy zauważacie to w ogóle. To żal może być. To może być żal jakiś. Ale nie musi być żalu. Rozumiesz? Bo ani epistrafo, ani metaneo nie mówią nam tutaj o pewnym przeżyciu emocjonalnym. Nie wiem, czy to widzicie. Tu nie ma przeżycia emocjonalnego. Żaden z tych elementów nie jest emocjonalny. To nie jest emocjonalne. Pokuta nie jest emocjonalna. To, że jedni ludzie tak pokutują, że drżą, płaczą. Często ktoś mówi, o, ten miał takie silne nawrócenie na przykład. Ja mówię, ale na czym polegało jego siła? No bo on, wiesz, w ogóle płakał, w ogóle, wiesz, a ja mówię, no w porządku, on tak miał, no taki miał system emocjonalny, no ja nie wiem, no. Akurat on tak miał, no taka dusza była. Rozumiesz? A inny miał inaczej. A inny miał tak, jak mi kolega opowiadał, przyszedł do niego, nie wiem, czy to wam mówiłem, czy nie mówiłem, obydwaj byli hipisami. Jeden i drugi. I ten jeden przyszedł, ten się nawrócił, ten pierwszy, do drugiego przyszedł do domu, tamten miał ksywę Sokrates. Człowieku cały czas jarał marychę, wiesz. I miał swój pogląd na każdą dziedzinę życia. Tak? I ten do niego przyszedł, Sokrates siedział, Sokrates był wiecznie wyludowany, wiesz. I ten do niego przyszedł i mówi do niego tak. Sokrates, dobrze, jak hipi zgłosił Ewangelię, Sokrates. Ja się nawróciłem, do Jezusa też byś się nawrócił, wiesz. A Sokrates siedzi, dobra. Szok. Sokrates był z dobrej rodziny. To była dobra rodzina. Zeszli, obiad był, zeszli na dół, młode chłopaczki. Zeszli na dół, matka zrobiła obiad. Ojciec jakiś tam lekarz, w ogóle, wiesz, taki, to dobry taki dom. No, usiedli przy stole, a Sokrates siedzi i mówi tak. Tato, nawróciłem się do Jezusa. A ojciec aż uderzył w ogóle sztućcami, mówi, nareszcie zrobiłeś coś dobrego, w ogóle, rozumiesz? Skąd ja to wiem? Bo ja tego Sokratesa spotkałem po latach w kościele. Tak wyglądało jego nawrócenie. Trzymał się Boga już tyle lat. Miał żonę, dzieci. Rozumiesz, o co chodzi? Tak się nawrócił Sokrates. A inni się nawracają inaczej. To nie jest ważne, to nie o to chodzi. Tak samo jak potem jako nawrócony człowiek pokutujesz, bo pokuta jest przez cały czas aktywna. Pokuta nie jest tylko częścią nowego narodzenia. Podczas nowego narodzenia ty pokutujesz z tego, że Jezus nie był twoim Panem i że nie przyjąłeś przebaczenia grzechów. To tam się pokutuje. Tak naprawdę wejście do nieba, tak? Wejście do nieba polega na tym, że my pokutujemy z jednego grzechu. To jest grzech nieprzyjęcia Jezusa. Czyli Jezus nie był naszym Panem. Nasze ego było naszym Panem. Tak? I teraz my nasze ego zamieniamy na Jezusa i my w ten sposób, tak, pokutujemy. Tak? Ale potem pokuta towarzyszy całemu naszemu życiu. Co my robimy? My w różnych sytuacjach życia epistrafo i metaneo ciągle. Gdzieś się tam zagubiliśmy, odwracamy się od tego zagubienia. Gdzieś zeszliśmy z drogi Bożej, odwracamy się. Gdzieś weszliśmy w jakieś chore toki myślowe, zmieniamy.
Gdzieś wpłynęła na nas nauka jakaś, wywalamy, zmieniamy zdanie. Czyli cały czas pokuta towarzyszy życiu chrześcijanina. Ja zawsze mówię, jak nic nie działa w twoim życiu, pokuta na pewno zadziała. Stara, dobra pokuta. To nie jest kajanie się przed Bogiem. To nie jest panikowanie. Rozumiecie, o co chodzi? To jest epistrafo i metaneo. To jest przyjęcie Bożej prawdy, zagłębienie się w prawdę Bożą, wyłożenie serca przed Bogiem, powiedzieć: tak, tatusiu, pobłądziłem. Dziękuję Ci, że Jezus umarł za moje grzechy. Przyjmuję Twoje poglądy, tato. Co nastąpiło? Epistrafo i metaneo. Ale jak nie ma tego, to nie ma mowy o pokucie. Ludzie płaczą, ja na spotkaniach z ludźmi patrzę, ja mówię: uspokój się, dlaczego panikujesz? Mówię: uspokój się. Panika jest gorsza niż faszyzm. Mówię: czy to były faszysta? Człowieku, czy ja wiem. Chodzi o to, że mówię: nie świruj. Weź nie świruj. Weź epistrafo i metaneo. Weź dawaj, teraz podejmiemy konkretne decyzje, tak? Że jesteś w błędzie i podejmujesz decyzję odwrócenia. Jesteśmy na jednej takiej konferencji, prowadziliśmy taką konferencję przebudzeniową. Po tej konferencji przychodzi do mnie facet, młody chłopak taki, po 30, mówi do mnie tak: pastorze, wracam do domu, pakuję swoją walizkę i się wyprowadza. Od wielu lat żyję z kobietą ze świata bez ślubu. Dzisiaj to kończę. Pojechał do domu, spakował walizkę. Rozumiecie? Tak krzyczała, bo ja go potem spotykam w innym miejscu i opowiadam. Ja mówię: jak było? On mówi: przyjechałem, spakowałem walizkę, był dym. Bez słowa to zrobił. Bez słowa. On tam nie przyszedł, nie tłumaczył jej nic. W ogóle, wiecie, spakował się, wyszedł. Epistrafo i metaneo. Koniec. Rozpoczął nowe życie. Rozumiecie? Przyjął objawienie od Boga, że żyje w błędzie. Zrozumiał, tak? Zrozumiał, że lekceważył Boże prawdy. I koniec. Nie towarzyszyły temu żadne wielkie fajerwerki. Nie widziałem łez w jego oczach. Nie widziałem w ogóle niesamowitych proroczych gestów, takie jak nieraz widzę w różnych sytuacjach. Tylko w ogóle widziałem epistrafo i metaneo. Tak? Widziałem to. W Starym Testamencie są również dwa słowa. Pierwsze to teszuwa, a drugie nachum. Teszuwa oznacza dokładnie powrót. O powrót. Ktoś, kto wracał, to było teszuwa. On wraca skądś. Gdzieś był i teraz wraca. A nachum. Mocne słowo, określające stanowczą, świadomą decyzję człowieka. A więc widzimy, że pokuta jest tutaj w Starym Testamencie jakby wzbogacona tym, że jest to stanowcza, silna decyzja. Jest to coś takiego, że ty pobierzesz prawdę Bożą, przyglądasz się tej prawdzie i mówisz: jestem absolutnie przekonany, że jestem w błędzie i teraz, tak, rozpieprzam to w drobny mak. Nie zostawię suchej nitki na moim błędzie życiowym. Nie będę się szczypał, nie będę podjeżdżał finezyjnie, tak, tylko zrobię to jasnym, krótkim cięciem. Nacham, czy też nachum, jak inni tłumaczą. Zarówno epistrafo, jak teszuwa są zainspirowane przez Boga. To On nas do nich pociąga i to dzieło Chrystusa jest ich podstawą. Czyli kiedy my zaczynamy dotykać Boga, na przykład w czasie nawrócenia, czy też później podczas dotykania Bożej obecności, to jesteśmy inspirowani do tego, że jesteśmy w błędzie. Krótko powiedziawszy, chrześcijanin tylko wtedy nie wie, że błądzi, jak nie chce, żeby wiedział.
To nie ma w ogóle dyskusji. Ludzie do mnie często mówią, czekam aż mnie przekona Duch Święty o grzechu. Ja mówię, widzisz, ale tam jest napisane, że Duch Święty przekonuje świat o grzechu. Mówię, tak jest tam napisane. I to nie ja to dopisałem. Świat o grzechu. A ty kim jesteś? Kościołem. Ty nie jesteś światem. Duch Święty nie przekonuje w ten sposób Kościoła, jak przekonuje świat. Rozumiecie? To jest bardzo ważna rzecz. Kościół musi zechcieć być przekonanym. Czyli Kościół musi w pewnym sensie szukać przekonania. Rozumiecie, o co chodzi? Świat to nie szuka przekonania. Głosimy Ewangelię, walimy słowem, rozumiecie? I teraz jak ktoś szuka jakichś rozwiązań życiowych, bo ludzie szukają Boga pod tytułem, że szukają rozwiązań życiowych. Coś tam nich nie gra, coś tam jakiś ból gdzieś, rozumiesz, jakaś pustka, coś tam jest i to słowo do nich dociera i w tym momencie oni zaczynają sobie jakby to słowo jest w nich rzucone, rzucone. I potem Kościół to myśli, że to też będzie tak, że w nich Bóg będzie tak rzucał. Ale Bóg nie będzie rzucał w Kościół. Tak samo jak nie wiem, czy zauważyliście, że więcej cudów, bezpośrednich uzdrowień i tak dalej, jest wśród niewierzących ludzi. Człowieku masowo. My jak robiliśmy ewangelizację, to w ogóle to człowieku to masówka była. To tylko ludzie, tylko kręgosłup, tylko prr, 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 człowieku, miednice się opuszczały, rozumiesz? Kiedyś pamiętam, chodziłem z taką dziewczyną, tu się dowiedział, dużo kobiet ma krzywe miednice. Wziąłem taką babeczkę, kazałem jej kłaść ręce na te kobity, ja na nie trzymałem ręce i tylko pyk, te miednice, jedna po drugiej się prostowały, w Zakopanem kiedyś, nie? Teraz, ale a dlaczego tak w Kościele? Nie ma takiej jakby ekspansji tego, bo Kościół ma przyjmować te rzeczy przez wiarę. A świat to dostaje w ogóle, jakby ktoś w niego rzucił. Tak samo jest z przekonaniem o grzechu. Bóg Chrystusem rzuca w ludzi. Rozumiecie? Głoście wszędzie, mówi. W ogóle siejcie. Wyszedł siewca, aby siać. Rozumiesz, o co chodzi? Wszędzie. Często ludzie na ulicach podchodzą do nas, mówią, a ja sobie nie życzę, żebyś głosił. Ja mówię, to sobie przekuj uszy, mówię, w środku bębenki. On się patrzy na mnie, jak to? Ja mówię, szydłem. Ci nie pasuje słuchanie istot, mówię, człowieku. Rozumiesz? Mówię, w ogóle weź. Ja głoszę i będę głosił. Na środku taki jeden się na mnie rzucił, rozumiesz, złapał mnie. Chciałbym mikrofon zabrać. Mówię, zostaw ten mikrofon. Mówię, proszę cię, mówię, nie zabieraj mikrofonu, bo cię spacyfikuję. Mówię, no weź, no bez przesady. Nie będziesz tak krzyczał tutaj. Mówię, ja jeszcze nie krzyczę. Mówię. Jeszcze do końca nie pełnię woli Bożej, bo mój Bóg powiedział, że mam krzyczeć na dachach. Jeszcze na dachu nie siedzę tutaj w tych mysłowicach. Rozumiesz? Jeszcze nie. Rzucamy słowem, uderzamy słowem, tak? Idziemy jak przecinaki. Ale Kościół pokutuje w ten sposób, że musi szukać prawd. Bóg nie rzuci w ciebie prawdą. On tak nie zrobi. Dlaczego? Będzie ci, bo cię szanuje. Jak już przyszedłeś do Jezusa, tak? To cię uzna za współpracownika, mędrca z Syjon. Jakżeś taki mądry, to szukaj. Szukaj. Jesteś dzieckiem króla. Dlatego jak ludzie mają problemy, nie odwracają się od grzechu, to dlatego, że oni nie chcą tego zrobić. Oni nie chcą. Oni nie chcą. Ponieważ Bóg inspiruje. Epistrafo i te szuwa, one są związane z tym, że On inspiruje. Jest tyle prawdy Bożej uwolnionej. Uwolnionej prawdy Bożej. Ja nieraz do ludzi mówię, ludzie, jak ja bym miał takiego nauczyciela, jakim ja jestem teraz dla was, to moje życie by było już daleko, daleko dalej niż teraz. Ja nie miałem. Ja musiałem grzebać, człowieku. Ja w Polsce, żebym miał posłuchać któregoś z pastorów, to człowieku, ja miałem naprawdę poważne problemy. Rozumiesz? Dobrze, że dzięki Bogu za tego Dereka Prince'a i Kenneta Hagena, co oni w ogóle te moje życie w ogóle zbudowali, tak? To dzięki Bogu za tych ludzi w ogóle, tak? Bo tak to ja nie wiem, co to by było. Rozumiesz, o co chodzi? Czy to było ciężko złapać coś? Rozumiesz?
Gdzie się nie skontaktowałeś, proszę Ciebie, i chciałeś czegoś więcej, to były tylko informacje, proszę Ciebie, które, dzisiaj to ja wiem, że to były informacje z piekła, a wtedy to były informacje, wiesz, to tak chce Pan, tak trzeba, wiesz o co chodzi, Bóg tam Cię uczy czegoś, rozumiesz, tu człowiek gehennę przechodził, a to Cię tłumaczyli, że tak Cię Bóg uczy. Tak? On zachęca całym systemem podania prawdy. Pociąga Cię, miłością Cię pociąga. Zobacz, kocha Cię. On daje Ci cały czas dowody tej miłości. On pociąga Cię do tej prawdy. Mówi, dziecko moje, pokutuj z każdej rzeczy, która jest dla Ciebie szkodliwa. Cały czas. Natomiast metaneo i nachum są suwerenną odpowiedzią człowieka. Czyli krótko powiedziawszy, czy Ty zechcesz zmieniać myślenie, podejmować decyzję, to już nie jest w gestii Boga. Ludzie mówią, Panie, pomóż mi podjąć decyzję. Figa z nieba. Rozumiesz, nie ma czegoś takiego jak pomóż mi podjąć decyzję. To iluzyjna, głupkowata modlitwa. Bóg nie pomaga podejmować decyzji, ludzie. Rozumiecie? Zapomnij o takich modlitwach. Bo to się nie mieści w kategoriach prawdy. Te słowa metaneo i nachum to są słowa związane ściśle z Twoimi decyzjami suwerennymi. Takimi, jakby on tutaj jest nadawcą prawdy, a Ty jesteś odbiornikiem prawdy. To musi nastąpić połączenie tego. To on nie zrobi tego za Ciebie. Wiesz o co chodzi? On nie zrobi tego za Ciebie. Ludzie to chcą, żeby nie tylko Bóg pokazał im, gdzie jest jedzenie, ale to jedzenie im przyniósł, jeszcze za nich przeżył i strawił. A potem w jakiś enigmatyczny sposób im wdmuchnął do środka, a oni będą siedzieć z tym. Teraz pokutowałem, tak mi przyszło tylko leciuchno, Pan jest ze mną, w ogóle leciuchno. Nie ma leciuchno. Chodzi o to, że musisz podejmować decyzję. Wiecie, dlaczego jest tak ciężko pokutować? Bo się decyzję podejmuje. Decyzję się podejmuje. Decyzję się podejmuje. Decyzję. Decyzję. Cały czas. Cały czas. Od rzeczy małych po rzeczy duże. Rozumiecie? Po prostu. To suwerenna odpowiedź człowieka. To człowiek zgadza się z Bogiem. Człowiek się musi zgodzić z Bogiem, żeby nastąpiła manifestacja mocy. Dlatego pokuta jest związana z pewnego rodzaju bólem, z pewnego rodzaju cierpieniem wewnętrznym. Rozumiesz? To nie jest cierpienie, które Bóg nakłada na nas, tylko to jest pozbywanie się czegoś, rozumiesz? Co w Tobie zalega, to jest często wyrywanie tego. Miałem jakiś pogląd, a tu się okazuje, że ten pogląd to w ogóle jest ścierwo jakieś. Rozumiesz? I to boli. To jest bolesne. Bolesne. Dzisiaj tutaj mówiłem, mieliśmy spotkanie na samym początku, kiedy zaczynałem moją naukę jako terapeuta, zostałem jasno poinformowany na przykład o pewnych rzeczach. Jedną z rzeczy było to, na przykład nigdy się nie lituj nad ćpunem. Nigdy. Nigdy. I nie ma takiego przypadku na świecie, że ktoś umarł od niebrania. Od niepicia, tak. To jest zupełnie inne części mózgu są poruszane przez alkohol, a inne przez narkotyki. Tak? Na przykład uczyliśmy rodziców nieraz, że jak dzieciątko 16-letnie, tak, nie chciało słuchać rodziców i przestać ćpać, to zawsze zachęcacie im, przetrzymajcie jeszcze do okresu, kiedy będzie zima i wyrzućcie za drzwi. Za drzwi, mówię, w grudniu. Ćpunka za drzwi. Zobaczycie, jak mu się zmieni. Ćpuny to są takie egocentryczne stworzenia i ja byłem ćpunem. Nie znałem większego egocentryka. Rozumiesz? Rodzice się boją, coś sobie zrobią. Ja mówię, przestań.
nie zrobi sobie. Nic sobie nie zrobi. Rozumiesz? Nic. Chodzi o to, że w tym momencie, kiedy stanie twarzą w twarz, tak? Z absolutnym dyskomfortem w życiu, dyskomfortem, tak? To zacznie odczuwać ból. Ten ból to będzie coś, co będzie go przymuszało do jakiejś co? Decyzji. Decyzji jakiejś. A drzwi są cały czas dla nich do otwarcia, bo kochani rodzice są za drzwiami. Mars nie pupcia, Helenka puszcza, tak? Trzeba zapukać. Uklęknąć na kolanach, zapukać do drzwi mamy i taty, tak? Powiedzieć: mamo, tato, przepraszam cię, że ćpałem, że kradłem. Pójdę na detoks. Pójdę na terapię. Wiesz, o co chodzi? My z takimi ludźmi pracowaliśmy i pracujemy. Co ciekawe, największym problemem byli zawsze rodzice. Rodzice byli zawsze największym problemem. Okazało się, że rodzice tak nie rozumieli miłości, że się w głowie nie mieści. Pokuta ma w sobie część bólu. Bo ty konfrontujesz się z prawdą Bożą i dochodzisz do wniosku, że popełniasz, że jesteś w błędzie. I teraz posłuchaj, jeżeli ty pociągasz temat dalej, rozumiesz, to będzie co boleć. Kupę lat miałeś pogląd jakiś, a teraz okazuje się, że ten twój pogląd jest błędny. Jechałeś na tym poglądzie jak na łysej kobiele. Rozumiesz? I odnosiłeś też swoje iluzyjne sukcesiki. Co to będzie, jak ci kobyłkę teraz zabiorą? I teraz musisz uwierzyć, ukochane słowo, które jest tuż za słowem pokuta, uwierzyć, że coś lepszego będzie, że będzie ogierek teraz. Rozumiesz? Dużo piękniejszy, szybszy i lepszy. Tak? Dlatego chcę, żebyście zrozumieli specyfikę pokuty. Że jedna część ona należy do Boga, druga zaś należy do nas i nie wolno tych rzeczy pomieszać. Ustanówcie balans między tymi rzeczami. Ustanówcie zależność tych rzeczy od siebie nawzajem. Pokuta, ona jest związana z tym, że dokonujesz kroków. Bóg będzie ci dawał moc, ale dopiero w momencie, kiedy będziesz stawiał kroki. Bóg nie będzie ci dawał mocy najpierw, nie będziesz czuł tej mocy. Ty nie będziesz czuł, że możesz coś zmienić. Dopiero w ruchu będzie przychodziła moc. Jozue, gdziekolwiek nogę swoją postawisz, tam będę, mówi Pan. Tak jest w pokucie. Wychodzimy z czegoś, stawiamy troszkę niepewnie swoją nogę na Bożej prawdzie, mówimy: Panie, Holender, nie wiem, jak się w tym poruszać do końca. Bóg mówi: jestem z tobą, trzymam cię za rękę, dasz radę. Módl się teraz w innych językach, ogłaszaj tą prawdę do swojego życia, rozumiesz? I nie wycofuj się, dziecko moje. Grom diabła, kiedy będzie ci proponował powrót tamtego toku myślowego, tak? Dociągnij pokutę, dociągnij metaneo! Dociągnij! Jestem w tym z tobą. Co się dzieje? Przechodzimy granicę, pyk! Jesteśmy po drugiej stronie. Po drugiej stronie. I co się teraz dzieje? Zaczynamy się rozwijać już w czymś zupełnie nowym. Jesteśmy po pokucie. Po pokucie. Pokuta jest jak poród. Rozumiecie? Po pokucie jesteśmy. Urodziliśmy coś nowego. Pokuta rodzi. Pokuta to nie jest to, że ja się zwinę w kłębek, będę płakał nad swoim losem. Ludzie to w ogóle myślą, że to ja się przyglądam, nie wiem, pokutują, bo płaczę, bo źle. Ja mówię: dobrze, czasem się płaczę, ja też nieraz płakałem. Pamiętam, w zeszłym roku mieliśmy taką trudną sytuację u nas w małżeństwie. Znaczy trudną pod tym kątem, że byliśmy obydwoje bardzo zaangażowani w służbę, bardzo oddani ludziom i w naszym małżeństwie zaczęły dziać się takie rzeczy. Zaniedbywaliśmy to małżeństwo. No nie. Znaczy dbaliśmy o nie, ale powinniśmy o nie dbać o wiele lepiej. My wiedzieliśmy to. Obydwoje, ale naciągaliśmy to wszystko kosztem ludzi. Mieliśmy masę spotkań. W ogóle, no,
Już na randki chodziliśmy, umawialiśmy się jakoś tak, ale to wszystko było takie jeszcze trochę w powijakach. I pamiętam w zeszłym roku zeszłe wakacje i byliśmy w hotelu i zachowałem się jak cham wobec mojej żony. Pamiętam, z dziećmi byliśmy, dzieci były w innym pokoju. Ja tam po prostu stres, nie zgromiłem stresu, w ogóle zareagowałem, w ogóle no źle tam. Nawet nie to, że głos na nią podniosłem, ale się w ogóle zachowałem, no tak no po chamsku, no już nie wiem, zacząłem szybko chodzić, rzucać czymś tam, wiecie, takie zachowania w ogóle debile jakiegoś. I pamiętam, że Agata się popłakała i tak siedziała w pokoju, mówi, tak usiadła na łóżku przy mnie i mówi, Artur, pomagamy wielu ludziom, chodzimy z Bogiem. Pomóżmy sobie. Mówi, w ogóle wiesz. Pomóżmy sobie. W ogóle wiesz. Ja pamiętam, przepłakałem północy wtedy. Ona poszła spać, a ja klęczałem w drugiej części tego pokoju i w ogóle wiesz. Płakałem. W ogóle płakałem. Ja realnie pokutowałem. Ale towarzyszy temu bardzo silne napięcia emocjonalne. Więc w ogóle wiesz, wywalałem to z siebie, wylewałem te łzy. I powiedziałem, Panie Boże, ja zmienię moje poglądy. Ja zrobię coś takiego. Jeszcze nie wiem, co do końca, ale będę poznawał Twoje prawdy odnośnie naszego małżeństwa, naszego bycia razem. I ja, Duchu Święty, dojdę do takich głębi Twoich, tak? Do których jeszcze nie doszedłem i zastosuję te rzeczy w życiu, bo mam Twoją moc, która jest mi dana na podstawie łaski w Chrystusie Jezusie. I po wielu godzinach ja położyłem się spać, słuchajcie, ja wstałem i ja wiedziałem, że ja jestem w innym miejscu w naszym małżeństwie. Rozumiecie? W innym miejscu. I powiem wam, nigdy się już taka rzecz nie powtórzyła od tamtego roku. Ja pamiętam tamten rok, tamten czerwiec. Nigdy. Tylko rośniemy dzisiaj. Słuchajcie, naprawdę. Ja się zakochuję coraz bardziej w mojej żonie. Ja się w niej fizycznie zakochuję. Ja się tak nie zakochiwałem. Nie miałem takiego... Chcę wam też dać świadectwo, że kiedy ja poszedłem w pewne prawdy, kiedy ja pokutowałem, to zaczęło się odbijać w ogóle bardzo silnie na całej mojej osobie. Wiecie, my jesteśmy ze sobą wiele lat. My nie jesteśmy ze sobą 5 minut, że się fascynujemy, w ogóle wiesz, jesteśmy... My się znamy, wiecie, Agata ma 41 lat, a zaczęła ze mną chodzić, jak miała 15. Tak? Od 15 roku życia ona ze mną jest. W ogóle. Więc wiesz, my się naprawdę bardzo dobrze znamy. To nie jest małolacka miłość, która tam, wiesz, polega na tym, że zobaczyłem, że ma fajne cycki i zgłupiałem. Wiesz, o co chodzi. To nie o to kanon. To jest to, że to powstało coś wielkiego, coś takiego, co nie było wcześniej. Dlaczego? Bo pokuta otworzyła drzwi. Daje wam potężną broń. Pokuta to nie jest coś na boku. To nie jest jakaś rzecz, która sobie tam leży w tym królestwie i my sobie tam jej używamy, jak nas dociśnie diabeł. Nie! Pokuta to jest twoja broń. 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 Rozumiesz, o co chodzi? To jest szok, jak to w ogóle działa. Rozumiesz? Jak działa, kiedy ty idziesz przed Boga i ty mówisz, ja wiem, że ja siedzę w mojej duszy w grzechu. Ja wiem to, mój Panie. Ja będę szukał Twoich prawideł. Ja przejdę tą granicę bólu. Jeżeli trzeba, pójdę do ludzi. Przeproszę ich. Jeżeli trzeba, uklęknę przed nimi i będę im całował buty. Jeżeli potrzeba tak zrobić. Jeżeli ja muszę wziąć swój przełom, to ja to zrobię, Panie. To jest dzisiaj niemodne. Dzisiaj jest modne brykanie. Ludzie myślą, że my na uwielbieniu jesteśmy nowoczesny kościół i my brykamy. Ja mówię, my nie jesteśmy w ogóle nowoczesny kościół. My jesteśmy starodawny kościół. My jesteśmy starodawni. Prehistoryczni. Jesteśmy tak starzy jak nasza era. Rozpoczęła się nasza działalność w dniu Pięćdziesiątnicy. Jesteśmy starzy zielonoświątkowcy. Dlatego to robimy, co robimy. Rozumiem, bo jesteśmy ortodoksami. My jesteśmy ortodoksi.
To nie jest nowoczesny kościół. Nas mają za nowoczesny kościół. Nie jesteśmy nowoczesny kościół. Nowoczesne kościoły, proszę Ciebie, to zachowują się w taki sposób, że pokuta jest im do niczego niepotrzebna. Tak się zachowują nowoczesne kościoły. Są kościoły przyjazne ludziom. A ja przeklinam każdy kościół przyjazny ludziom. Z miejsca autorytetu. Niech to padnie w ogóle i koniec. Niech se robią, proszę Ciebie, wypady na gryla. Rozumiesz, a niech się nie zajmują tym, co należy do sprowadzania chwały Bożej na ziemi. Tak? Niech założą kluby, nie wiem, jakieś sobie tam i będzie fajnie. Niech się bawią. Tak? Wszyscy potem się spotkamy w niebie, każdy dostanie nagrodę. Chodzi o to, że pokuta to Twoja potężna broń. Korzystaj z niej. Pokuta Cię nie poniża. Pokuta nie czyni Cię kimś innym niż jesteś. Pokuta nie wybija Cię z synostwa. Pokuta to nie jest błaganie Boga. Rozumiecie? Pokuta to nie jest klęczenie przed Bogiem i błaganie Go o wybaczenie. Bóg Ci dawno wybaczył i nigdy nie ma do Ciebie żalu. I Bóg nie potrzebuje, żebyś Go przepraszał. Bo Go Jezus przeprosił za Ciebie raz na zawsze. To Ty potrzebujesz przeprosić Boga, a nie Bóg Twoich przeprosił. Rozumiesz, o co chodzi? To Ty potrzebujesz przeprosić Boga. To Ty potrzebujesz przyjść, skłonić się przed Twoim Panem. Bóg w ogóle nie potrzebuje, żebyś się skłaniał przed Nim. W ogóle Bóg nie potrzebuje takich rzeczy. On Cię kocha. Czy Ty stoisz, wisisz, czy w ogóle, rozumiesz, nie wiem, zdecydowałeś, że będziesz siedział w diabelskim gównie po nos i Ci tak dobrze. On Cię kocha. A to twoja, ten twój problem, to nie on siedzi w tym gnoju. Wiesz, o co chodzi? To ty. I tak jak przyjdzie porwanie kościoła, to z gnoju niektórzy wyjdą i pójdą do nieba. Prędź ciebie. Gnojarze. Taki specjalny oddział kościoła tam pójdą. Najpierw będzie musiał, zanim ich dzieło spłonie pod ogniem, to najpierw ich umyją. Rozumiesz? Woda na nich poleci. Tak? Specjalni aniołowie na pewno są od tego. Ja się śmieję, bo uczymy ludzi, żeby się myli w ogóle, nie? W ogóle mówimy ludzie, w ogóle trzeba się myć. No przez się myć na przykład, takie coś jest, nie? Ja mówię, trzeba przychodzić do zboru bez odoru. No potem podniesiesz ręce na uwielbieniu, rozumiesz, o co chodzi? Spod pachy wali, proszę Ciebie, rozumiesz, jak ze starej chaty na Podkarpaciu gdzieś, rozumiesz? I Ty myślisz, że Ty jesteś w porządku w ogóle, bo ja kocham Jezusa. Kochasz Jezusa, ale też szanuj człowieka, co stoi obok, dobrze? Żebyś go azotem nie załatwił w ogóle, żeby wcześniej do nieba pójdzie. Uczymy ludzi w ogóle, bo ludzie tak mają, jakby ja się wola nie mieć. Mówię, cholera, no ja nie wiem, woda jest, rozumiesz, tania w Polsce, rozumiesz? A pokuta jest jeszcze tańsza niż woda, bo zostało wszystko zapłacone. Rozumiecie, o co chodzi? To jest wszystko zapłacone. To się można myć i myć. A niektórzy to myślą, że się raz umył, czysty jestem. Ja mówię, he, kolego. No w kościele to też ludzie myślą, jeden prysznic zrobił w tygodniu. Jeden. Mówię, człowieku. Kiedyś moja żona do mnie przyszła i mówi, ja dziękuję Bogu, że Ty jesteś czysty chłopak, że Ty się myjesz. Mówię, ja sobie nie wyobrażam, proszę Ciebie, żebyś Ty chodził śmierdzący. Mówię, są faceci, co w ogóle, człowieku. Z tyłu zapocony koszulka, człowieku. Rozumiesz, Matka Boska, człowieku, na plecach się mówi do niego. Nie wiem, dlaczego chodzi za nim staruszka i się mówi. Ma sól na plecach, rozumiesz, jedna koszulka cały tydzień nosi. Matka Boska Sopocka. On przyjechał na weekend, wziął dwie koszulki. Rozumiem, że chodzi zlany potem. Nie, bo to się... ja to zawsze mówię, ludzie, to co w ogóle jest w środku, to na zewnątrz wyjdzie. To co w środku wyjdzie na zewnątrz, wcześniej czy później. Pokuta jest za darmo. Tak? Odkupienie jest za darmo. Ludzie, którzy nie korzystają z tego, nie robią tych rzeczy, to są szaleńcy jacyś. Ja nie siedzę przed Bogiem i nie płaczę nad swoim losem. Upadnę, to wiecie co robię? Przychodzę, mówię, tato, poleciałem. Obmywam się w krwi Jezusa i idę dalej, tato. Przyjmuję Twoje poglądy. Zwiódł mnie diabeł, tato. Wiem, że mnie kochasz. Ja się nie kajam przed Bogiem. Bo pokuta to nie jest to. Rozumiesz? Pokuta jest Tobie potrzebna, nie Bogu. Bóg już ma dawno zapłacone przez Jezusa. Krew się przelała raz na zawsze. Jutro będę o krzyżu Wam mówił. O bardzo głębokim objawieniu krzyża, które dostałem od Boga. Tutaj chodzi o to, że to się wykonało wszystko. Tylko teraz co? Musimy z tego korzystać. I proszę Was,
Bądźcie ludźmi pokuty. Nie zostawiajcie sobie takich rzeczy. No, zobaczymy, Bóg mnie, jak Bóg mnie tak kocha, to jak On mnie pozmienia. W ogóle Cię nie pozmienia, rozumiesz? Ty nie będziesz metaneo systematycznie, to On Cię nie pozmienia. Co Ty myślisz? Jak to polega? Na czym to polega zmiana w ogóle? Na tym, że Ty w ogóle sobie nie liczysz się z prawdami Bożymi, nie przemieniasz myślenia, teraz Bóg Cię zmieni, dotknie Cię, proszę Ciebie, bo co to? Bo to Gandalf jest, proszę Ciebie, Cię pałką dotknie z nieba. Chlup! Człowieku, i koniec. I już jesteś mądry. Ludzie tak chcą, to im się to z łaską kojarzy. To jest to takie z łaską. Ja mówię, no to pięknie masz. To pięknie masz. To weź to kiedyś powiedz świętemu Pawłowi, który na kamasz, proszę Ciebie, przeszedł całą Europę. Tak? Idź mu to kiedyś powiedz. Powiedz Janowi, co go moczyli, proszę Ciebie, w rozgrzanym oleju, żeby się Jezusa wyrzekł. Idź mu to powiedz, opowiesz mu to. Tam sobie siądziesz przy nim, proszę Ciebie, i powiesz, miałeś taką koncepcję. Rozumiem. Wiesz, tych ludzi czytamy przez tysiąclecia, tak? Fajnie, jakby nas można było czytać przez kolejne, ok? Fajnie by było, żeby o nas, o tym ruchu przebudzeniowym, który powstał w tym kraju, rozumiecie, mogły powstawać książki. Fajnie by było, żeby kolejne pokolenia mówiło o takich ludziach jak wy, którzy byli ludźmi pokuty, ludźmi mocy, ludźmi władzy, ludźmi przebudzenia. Fajnie by było, tak? Żeby ujęto nas gdzieś kiedyś. Po to, żeby inne pokolenia, jeżeli Jezus nie wróci, mogły się budować takimi ludźmi jak my. Są takie książki pod tytułem Oni znali swojego Boga. Stare książki. Ja pamiętam jak dziś, jak ja czytałem o tych ludziach, oni mieli popaprania doktrynalne, różne rzeczy, rozumiesz? Okej, ja to wszystko rozumiem. Tak? Ale ja nie wnikałem w te rzeczy, ja jakby sobie przeleciałem naokoło tych popaprań doktrynalnych i ja widziałem w ogóle rzeczy niesamowite wśród tych ludzi. Byłem zbudowany tymi ludźmi. Bardzo zbudowany. Ja bym chciał, żeby mną też byli inni zbudowani. Tak bym chciał. Wiem, że mi to nic nie da już. Wiecie? Ale nie liczę na to, żeby to coś mi dało, bo ja mam Chrystusa i jest to wystarczające dla mnie. Ale moje życie jest życiem, w którym pokuta odgrywa jedną z kluczowych ról. Jedną z kluczowych ról. Pamiętaj, komu więcej dano, od tego więcej się wymaga. Jesteś już narodzony z Bożego Ducha. Jesteś wypełniony Duchem Świętym. Jesteś człowiekiem, który jest powołany do służby. Bóg nie ma wobec Ciebie żadnych wymogów, ale żeś się sam tu władował. Nikt Cię nie prosił. Nikt Cię nie prosił. Już na pewno nie do przebudzenia Cię ktoś zapraszał. Można sobie siedzieć spokojnie w jakimś, proszę Ciebie, kościele, proszę Ciebie, bujać się, przynosić pół dziesięciny, bo tak się nikt nie dowie i będzie dobrze. No można, można, tak? Agapę mieć potem, agapę, tak? W postaci ciastka i herbaty, okej? Okay? Zawsze można. Ale do przebudzenia nikt Cię nie ma. Ale jak jesteś w ruchu przebudzeniowym, to musisz zrozumieć, że standard masz o wiele wyższy, bo diabeł będzie o wiele bardziej chciał Ciebie dojechać. Ja już nawet z tej perspektywy Ci mówię. Bądź człowiekiem pokuty. Bądź człowiekiem pokuty. Szukaj Bożych praw, a znajdziesz. Bo nie ma, że nie znajdziesz. Bo kto szuka, ten znajduje. Nie mów, że będę czekał, aż mnie Duch Święty przekona, bo nie jesteś światem. Ty nie jesteś żadnym światem. Ty musisz chcieć być przekonanym, rozumiesz? Zapragnąć być przekonanym. Bo inaczej nie będziesz przekonany. Ile to ludzi, zobaczcie, tkwi w ogóle, narodzonych z Bożego Ducha, ludzie tkwi w herezjach. No. Ja nie wiem, no kurczę, czasami... Ludzie coś mówią, ja mówię, ty, już tak pomimo wszystko, ty, a masz internet w domu? No mam. Ja mówię, co tam w tym internecie tam oglądasz? Co tam oglądasz? Jakie ty kanały oglądasz? To tylko chleb z nieba oglądasz, takie kanał, chleb z nieba i ulica prosta. Proszę Ciebie. Dla tych, co ten chleb z nieba tam zrobili, tą ulicę prostą, to jest taki specjalny oddział terapeutyczny w niebie. Oni tam pójdą, ty, bracia i siostry nasi z tej ulicy prostej, z tego chleb z nieba. Ja tam na terapię prostą. Teraz.
Rozumiem, bo nie będą mogli za przedpokój wyjść po prostu, bo oni tam, rozumiem, mnie spotkają w tym niebie, to się nogą przeżegnają na przykład. No. To przekonani, że ja jestem antychrystem, że tam nie trafię, a tam cholera trafia, no to jest stanek, u ciebie się przybuje, pewno jestem. Jeszcze mam koronę, halo? Nie byle jaką. Ze szkiełkiem, co się na środku. Co taką wymarzyłem. Tak? To dość dziwiaj. Chodzi tutaj o to, że jak mówię, masz internet, to weź zobacz. Mówię, ludzie są uzdrawiani po całej ziemi. Wskrzeszani są, mówię, masz pojęcie? Normalnie, codziennie są wskrzeszenia. Demony wychodzą, ludzie sukces osiągają. Z zera stają się kimś. Życie swoje kładą, tak? A ty tutaj siedzisz, proszę ciebie, i masz pogląd swój jakiś. Pokutujcie w ogóle, proszę was, ze wszystkich poglądów, które są przeciwne prawdom Bożym. Weźcie dzisiaj te dwa nauczania, studiujcie je, myślcie o nich, uprośćcie je sobie w sobie. Nie szukajcie w ogóle emocjonalnych rzeczy związanych z pokutą. Nie czekajcie, a was przekona o czymś Duch Święty. Bądźcie jak Smith Wigglesworth, jak cię coś nie pobudza, to ty zacznij pobudzać Boga. Jak widzisz, że coś cię nie pobudza w środku, zacznij pobudzać Boga. To bardzo proste. Człowieku, siadasz sobie, Panie Boże, czy ja prosto idę, szelemerera, bagarasa i tak przez półtorej godziny, przez półtorej godziny, przez półtorej godziny. Po półtorej godziny otwórz sobie Biblię i całkiem inaczej patrzysz. Rozumiesz? I okazuje się, że ty zaczynasz widzieć, że niekoniecznie idziesz tak jak trzeba. Co wtedy robisz? Szukasz Bożych prostowników. Szukasz. Czyli co? Pokutujesz. Zmieniasz myślenie. Zmieniasz myślenie. Ja byłem przeciwnikiem usługi kobiet. Miałem zwyrodnienie na punkcie kobiet. Posłuchajcie, coś wam, ja wam to pokażę, żebyście zrozumieli, jak to działa. Mój ojciec był alkoholikiem. Całe życie widziałem, jak moja matka cierpi przez ojca alkoholika. To był duży, konkretny chłop, ten mój ojciec. W ogóle to dobry chłop był. Nigdy jej nie pił, nigdy nie przeklinał w domu. Po prostu chlał. Albo go nie było po pół roku w domu. Kiedy wziął kosz na śmieci, wyszedł wysypać śmieci, wrócił na następne święta. Koniec. Marian. Kochany Marian. Maryś. Rozumiesz? Nienawidziłem Mariana. Serdecznie, jak tylko potrafiłem. Tak? Chciałem, żeby umarł. Chciałem go też zabić. Kiedy pamiętam, jak matka mi powiedziała, żebym go obudził, bo spał na chlany w drugim pokoju. Mówię, zaraz się obudzę. Mówię, taki był słoik litrowy z butaprenem miałem w domu, człowieku. Mówię, podstawię mu pod nos ten butapren. Jak mówię, się zaciągnę mnie tym, to zaraz wstanie, ja mu pokażę obuzowi, bo ja go nienawidziłem. Kurczę, wylał się ten butapren na niego, na podłogę, na poduszkę, człowieku, dym. Ojej, w ogóle mówię, dobra, mówię, nie powiem matce, matka wchodzi tam później, ty obuzie, leje go. Widziałem matkę, która biła ojca. Biła ojca, bo nie wyrabiała nerwowo. Ona była dobra. Ona pracowała na dwa etaty, żeby nam wszystko zapewnić. I nerwy jej nie wyrabiały. Jak on wracał do domu pijany, to ja widziałem przez lata matkę, która leje ojca. On klęczał na podłodze, mówił: Wadzia, już się nigdy nie napije. A ona go tłukła. Ty łobudzie, życie przecież mam zmarnowane. Taką drewnianą szczotką. Potem połamała nie szczotkę tak do podłogi. Połamała też od rurę od odkurzacza, wzięła plastikową. I teraz ja to widziałem przez lata od dziecka. To coś. Matka miała wszystkie nerwice świata. Aż do szpitala kiedyś trafiła, bo ją sparaliżowało. I teraz, co się we mnie dzieje? Posłuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz. Pierwsza rzecz, którą robi we mnie diabeł, to, że uznaje, że mężczyźni są słabsi od kobiet. Że w ogóle gatunek męski to jest gatunek słabszy. Co się dzieje? Otwieram się na duchy homoseksualizmu. Przychodzą do mnie duchy homoseksualizmu do mojego życia. Rozumiecie? Moje życie seksualne zaczyna być popieprzone jak piątek z pankracem. Rozumiesz? Szok. Druga rzecz przy tym wszystkim, co ciekawe, moja matka, z jednej strony ja widzę, że ona porządna, dobra, że ona nam wszystko zapewnia, ale z drugiej strony, tak, to straszna postać. Przez lata widzisz w ogóle tą kobietę, która leje w ogóle tego faceta. W związku z tym, co się dzieje? Powstaje we mnie przestrzeń kolejna, że kobiety są niebezpieczne. Nie dość, że są silniejsze od facetów, to jeszcze są niebezpieczne, trzeba na nie uważać w ogóle. Nawracam się do Jezusa z tymi poglądami, ty. Nawracam się, w ogóle
Moja seksualność pochrzaniona. Kręcą mnie i faceci, i kobiety. W ogóle wiesz, o co chodzi, ty. I tak wjeżdżam do nieba z takim potencjałem, ty. Rozumiesz? Szok. Wszystko mnie kręci. Wszystko. Rozumiesz? Co w ogóle żyje na tej ziemi? Człowieku, jestem pokrzaniony totalnie. W dodatku mam w sobie taką mentalność, że z kobietami to trzeba jakiś porządek zrobić na tym świecie. Bo we mnie wrosła mentalność, rozumiecie, która stała się częścią mojej osobowości, że kobiety nie są bezpieczne. Dlatego też, posłuchajcie, czytam Biblię, czytam Biblię, czytam Biblię. Jakie ja z tej Biblii rzeczy wyciągam. Ja przecież widzę te cudowne zapisy, że kobiety nie mogą nauczyć. Niech one będą posłuszne mężczyznom. Bo to mężczyzna jest głową kobiety. To ona ma tam siedzieć i to wszystko. Rozumiecie? Ja wszystko sobie z Biblii wyciągnąłem, ludzie. Wszystko przeszło przez moje patologie, przez moje zranienia. Utworzyłem sobie różnego rodzaju fałszywe doktryny. Potem musiałem z tego pokutować. Duch Święty mnie uwalniał, bo przychodziłem do Niego i mówiłem: Panie, podobają mi się faceci, pomóż mi, cholera, tak nie może być. No nie mogę się oglądać za mężczyznami. No. Panie, muszę coś zrobić z kobietami. I ja pokutowałem. Przyszła moc. Zostałem wyswobodzony z homoseksualizmu. Rozumiecie? Nie zostało we mnie jeden gram tego. Zostałem wyswobodzony, jeżeli chodzi o równość kobiet z mężczyznami. Jestem dzisiaj pierwszym zwolennikiem usług kobiet. Dzisiaj rozumiem te rzeczy. Rozumiecie? To pokuta wszystko była. Na pokutę przyszła moc. To pokuta ze mnie zrobiła prawdziwego faceta. Ona ze mnie to pokuta zrobiła. Rozumiecie? Pokuta, no to tylko pokuta może taką rzecz zrobić. Więc nikt mi nie wmówi, że nie można. Bo ja to przeżyłem na własnej skórze i wiele innych rzeczy. Ale mówię wam o takich osobistych sprawach, które w ogóle dotknęły bardzo mnie. Rozumiecie? Więc bądźcie ludźmi pokuty, korzystajcie z tego. Jak widzisz, że idziesz bokiem, a będziesz widział, że idziesz bokiem, jak będziesz szukał Boga. Jak będziesz szukał Jego obecności. Przestań tłumaczyć swoje grzechy. Przestań mówić, no wiesz, bo ja jestem taki, bo ja jestem taki. Co mnie to obchodzi, mówi Bóg, jaki ty jesteś. Powiedzie ci, jaki jesteś. Jesteś święty, czysty, nieskalany, pełen mocy. Ukrzyżowany wraz z Chrystusem, wzbudzony z martwych, wypełniony moim świętym duchem, posadzony przy mnie na tronie. Wszystko możesz. On to o tobie myśli. To z czym do ludu? Rozumiesz? Co ty chcesz mu powiedzieć? Że z czym ty sobie nie radzisz? I postanawiasz w związku z tym zostać w swoim problemie. Pokutuj. A przyjdzie moc. A przyjdzie moc. I twoje życie będzie ulegać zmianie. Wstańmy proszę. Ojcze, ja modlę się. Ja chcę, aby Twoje Słowo docierało do głębi ludzkiego ducha. Ja chcę, Duchu Święty, żeby ono pracowało, żeby ono wykonywało, Ojcze, taką robotę w ludziach, jaką tylko Ty potrafisz wykonać. Duchu Święty, wiesz, że ludzie pragną, wiesz, że ludzie chcą. Duchu Święty, ludzie są otwarci. Duchu Święty, ja modlę się, aby głębokie zrozumienie nietworzenia własnych praw i pokuty przenikało ich życie. Niech to, co dzisiaj zostało powiedziane, zostanie przyjęte przez nich jako Twoje słowo. Ojcze, ja zabezpieczam to krwią Jezusa. Ja ogłaszam, że diabeł niczego z tego nie wykradnie. Że świat nie zadławi tego. Że grunt jest dobrze przygotowany. Że Twoi aniołowie strzegą tego teraz. Że ludzie będą owocować. Owocować, Ojcze, i to w potężny sposób. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.